pytanie, parę słów prowadzających do naszej rozmowy. Jesteśmy przed ważnym aktem, jakim są wybory. Bardzo ważna jest frekwencja w tych wyborach, dlatego że są to pierwsze wolne, demokratyczne wybory i Polska w świecie będzie oceniana po tych wyborach. Czy Polacy pójdą do wyborów, czy są już zniechęceni demokracją, wolnością, czy też chcą ją dobrze zagospodarować i nad tym przede wszystkim pomyślą w tym momencie wyboru. Więc apeluję bardzo do Państwa, myślę, że jak Państwo są na tym spotkaniu, to raczej Państwo pójdą, ale chodzi o to, żeby oddziaływać na innych. Ważną rzeczą w obliczu świata jest frekwencja i w obliczu spraw, które mamy, jest ważną rzeczą. A drugą rzeczą ważną jest świadomy wybór. Pośród bardzo wielu partii i osób startujących świadomy wybór. Unia Demokratyczna ma listę numer 54. Jeżeli Państwa Unia Demokratyczna przekona swoją postawę i swoim działaniem i na tym zebraniu i o tym wszystkim, co Państwo o niej wiedzą, to prosimy pamiętać ten numer 54. Proszę Państwa, ten parlament będzie bardzo ważny, ponieważ musi uchwalić konstytucję, ponieważ musi przesądzić o dalszej drodze gospodarczego rozwoju Polski i ponieważ musi wytyczyć dalsze drogi polskiej polityki zagranicznej w świecie zmieniającym się, w Europie, zwłaszcza wschodniej, burzliwie zmieniający się. My idziemy do tych wyborów z przekonaniem, że wszystkie te trzy zadania są ważne, że trzeba będzie po wyborach ukształtować rząd koalicyjny, ponieważ sądzimy, że przy tym rozdrobnieniu żadna partia nie zdobędzie większości, chociaż oczywiście mogą być znaczne między nimi różnice, ale jeżeli większości nie zdobędzie i że trzeba będzie kształtować koalicję. Uważamy, że kampania wyborcza nie powinna zmarnować tej możliwości, ażeby taka koalicja mogła powstać. Uważamy, że program gospodarczy generalny powinien być kontynuowany z zasadniczymi korektami. Kontynuowany, ponieważ uważamy, że nie można by dopuścić do powrotu na nowo wysokiej inflacji, że podejście powtórne do walki z inflacją byłoby znacznie cięższe niż to pierwsze podejście, że stracilibyśmy wiele tej ofiarności, tej cierpliwości ludzkiej, która już nam towarzyszy przy tym pierwszym podejściu. I dlatego uważamy, że do wysokiej inflacji dopuścić nie można. Natomiast uważamy, że w wielu punktach ten program gospodarczy powinien być skorygowany, zwłaszcza punkty, gdzie trzeba wyciągnąć wnioski z niedostatków, błędów czy z nowej sytuacji. W szczególności uważamy, że dotyczy to w stosunku do przedsiębiorstw państwowych, tych, które mogą być konkurencyjne i ostać się w gospodarce rynkowej. Uważamy, że w polityce zagranicznej potrzebna jest przede wszystkim i mamy ku temu szansę, aby Polska ukształtowała dobre stosunki z wszystkimi sąsiadami i że to będzie odgrywać i na dziś, i na przyszłość roli Polski w Europie, w tym miejscu Europy, która to rola może być duża pod warunkiem, że Polska sama będzie krajem stabilnym. Proszę Państwa,
traktujcie Państwo to, co powiedziałem, jako pewne wprowadzenie do rozmowy. Mamy godzinę czasu na tą rozmowę. Bardzo proszę o stawianie nam pytań, na które będziemy odpowiadać. Proszę Państwa, ja popełniłem małą gafę, dużą gafę. Przepraszam bardzo Państwa, przede wszystkim przepraszam, nie przedstawiłem dwóch osób, którzy są jeszcze gości naszego spotkania. Bardzo przepraszam te osoby. Jest to pan Jarosław Matur, członek Rady Nadzorczej Unii Demokratycznej. Witam pana. Pan Waldemar Kuczyński, minister do spraw przekształceń. Proszę o zadawanie pytań naszym kandydatom, jak i przewodniczącemu.